Witam na kanale Retrownia w odcinku pogadankowym. Dzisiaj jest odcinek drugi o gierkach elektronicznych LCD. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem dla Was gierkę Neko Dondon. Taka dosyć ciekawa, sympatyczna giereczka. Jest to druga z gier pożyczonych mi od Daniela Lubawskiego. I jeszcze kilka tych konsolek będzie, zależy ile uda mi się uruchomić z nich, bo niektóre nie są do końca sprawne. Także już teraz nie przeciągając, zapraszam do filmiku i jeszcze na początek będzie krótki taki filmik z ciekawostkami, także zapraszam. A w kąciku ciekawostek chciałem Wam przedstawić tutaj początki gier LCD. W tym momencie wyświetla Wam się i prawdopodobnie pierwsza konsola LCD przenośna, jest to Autorace od Mattel Electronics. Mówię prawdopodobnie, ponieważ źródła różnie podają i pewnie znajdzie się ktoś, kto powie, że coś tam było innego jeszcze wcześniej, że głupoty gadam. Dlatego mówię to z taką dozą, że prawdopodobnie jest to konsola z 1976 roku, sobie wyobraźcie. I wygląda trochę jak, nie wiem, jakiś wyświetlacz od kalkulatora bardziej z tamtych czasów. No ale były to takie prościutkie wyścigi. I po prostu można było sobie tam zmieniać biegi i grać, jakkolwiek to wyglądało. Ale tak naprawdę pierwszą jakąś poważną grą LCD, która odniosła sukces, był pierwszy Game & Watch od Nintendo i była to gra Ball. Z tego co podają informacje, no to zostało sprzedanych ponad 1 000 000 sztuk tej konsolki. Jest to konsolka z 1980 roku i tak naprawdę to dopiero ona odniosła pierwszy jakiś taki ogromny sukces, jeśli chodzi o te przenośne gierki LCD. Także dzisiaj w ciekawostkach takie informacje, a teraz przechodzimy już do właściwego bohatera dzisiejszego odcinka. Neko Dondon jest to konsolka z 1982 roku, wyprodukowana przez firmę Takatoku. Była to taka seria czterech w sumie takich konsolek, każda była o innej tematyce, ale właśnie ten Neko Dondon należał do takiej serii czterech, jednej z czterech gierek LCD wydanych przez tą firmę w tamtym roku. Generalnie ta firma działała jeszcze przez 2 lata, później ogłosiła upadłość. Większość ich pomysłów i projekty zostały przejęte przez Bandai, także Bandai już mieliśmy tydzień temu. Bandai mocno tutaj brnęło w te konsolki w tamtym okresie, więc sobie przejmowała takie mniejsze firmy. Wracając już do naszej konsolki, tak jak widzicie, jest to mała, taka sympatyczna konsolka z jednym ekranem. Nie jest to konsolka składana. Ma bardzo fajne wykończenia, takie turkusowe, kolorystycznie generalnie ładnie się układa. Jeśli chodzi o zasilanie tej gry, to posiadała ona z tyłu slot na dwie bateryjki LR44. Wystarczyły one do zasilania takiej konsolki. No i potem mogliśmy już sobie śmiało grać. Konsolka z przodu miała przycisk ON, żeby włączyć, można było wyłączyć. Także tak to wyglądało. Teraz sobie przejdźmy już do ogólnego właśnie takiego przeglądu frontu. Mieliśmy tutaj 6 przycisków. Lecąc od lewej mieliśmy przycisk Start Attack, czyli tak dosyć już standardowo. Drugim przyciskiem był przycisk Up Down, czyli do przesuwania się naszym kotkiem góra-dół. Potem mieliśmy typowo włącznik-wyłącznik. I kolejne dwa przyciski to jest sterowanie naszym kotem w lewo, w prawo. Tutaj również mogliśmy wybrać jedną z dwóch gier. W momencie, kiedy włączyliśmy konsolę, najpierw wybieraliśmy, czy gramy Game 1, czy Game 2. Dopiero wtedy klikaliśmy Start i po prostu to działało. Jeśli zaś chodzi o po prostu gameplay, no to mogę Wam tutaj wyjaśnić, na czym ta gra polegała. Tak jak widzicie, tutaj sterujemy taką głową kota w opasce pirata. U góry i na dole pojawiają się myszy, które próbują dotrzeć do serków. Serki znajdują się z lewej i z prawej strony. Te myszki wyłaniają się tak jakby za ścian. Pojawiają się przez jakiś moment tak jakby na otwartej przestrzeni, gdzie wtedy kotem możemy podejść i pociągnąć z piąchy w taką myszkę.
Myszki mogą się również chować za te elementy, które widzicie, one są nadrukowane na obudowie. Także jak gdybyśmy zdjęli po prostu tą obudowę, to ekran tak naprawdę no nie za bardzo byśmy wiedzieli, co mamy robić, bo nie byłoby tych elementów nadrukowanych i po prostu gra by wyglądała przynajmniej dziwnie. Dodatkowo tutaj widzicie jeszcze po środku takie trzy czarne kładki, które się przesuwają po prostu stopniowo. I no i mogą nam na przykład zablokować przejście. O dziwo tutaj teraz na gameplayu widzicie, jak gram w Game 2 i tutaj takie dziwne zrywy się momentami robiły, że po prostu te myszy zaczynały mega szybko tutaj po prostu zasuwać do tych serków. I no wtedy taka kładka potrafi zablokować po prostu nam przejście, już możemy nie zdążyć wtedy obiec jakoś dookoła, więc no trzeba być bardzo czujnym. Przyznam, że gierka mega wciągająca, sobie tutaj troszeczkę pograłem, ale już was nie będę zanudzał, bo chyba ten mój gameplay tutaj trwał z 15 minut. Nabiłem tam dobre 1500 punktów. Także, no i na koniec jeszcze powiem, że mamy tak jakby trzy życia, czyli trzy serki po prostu mogą zostać zjedzone i wtedy gra się kończy, nasz wynik zostaje zapisany. Nie sprawdzałem, czy zostanie on też zapisany. Na pewno po wyłączeniu gry będzie zapisany, ale po wyjęciu baterii już raczej nie, także po prostu no do cudów tutaj nie ma niestety. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Neko Dondon. Myślę, że gierka jest dosyć ciekawa. Może komuś z was przypadła do gustu. Generalnie dajcie mi znać, czy taka forma wam odpowiada filmików, bo tak jak się zorientowałem, to można znaleźć filmiki na temat tych konsolek elektronicznych LCD, ale są to w 99% gameplaye i nie ma żadnych opisów ani nic, w ogóle nikt nic nie mówi. Ja staram się to przedstawiać w taki sposób, chociaż żeby było troszeczkę ciekawe, bo wiadomo, że dużo nie można powiedzieć o tych konsolkach, no nie ukrywajmy, ale myślę, że można to przedstawić w jakiś taki sposób, powiedzmy, przyjazny dla oka, także zostawiajcie mi w komentarzach informacje, czy wam się podoba, może jeszcze coś byście chcieli więcej, coś zmienić, więc jest szansa, że po prostu wezmę tą uwagę pod... informacje pod uwagę i już w kolejnym odcinku będę robił coś dodatkowego jeszcze. Także to by było na tyle dzisiaj. Czekam na feedback i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Cześć!